Witam w programie Stan Futbolu. Dużo emocji w polskiej piłce i o tych emocjach dzisiaj będziemy rozmawiać w następującym składzie. Maciej Wąsowski. Dzień dobry. Jakub Kosecki. Dzień dobry. Jakub Białek. Dzień dobry. Oraz Jan Mazurek. Dzień dobry. Jakub Kosecki, jak wiadomo, jest człowiekiem, który zawsze spuszcza te emocje i tak, sprawia, tak, że wszyscy stają się wokół spokojniejsi. Panowie, finał Pucharu Polski bardzo burzliwy. To znaczy najpierw bardzo, bardzo nudny, a dopiero na koniec burzliwy. Wolelibyśmy chyba trochę odwrotnie, żeby na boisku się więcej działo w regulaminowym czasie gry i podczas dogrywki, a trochę mniej już po. No to bardzo idealistyczne podejście, bo jeśli patrzymy na uniwersum polskiej piłki jako takie pewne zjawisko społeczne, to w sumie nawet lepiej, że mamy jakieś aferki, bo jest ciekawiej niż to, jakby po prostu był dobry mecz. No bo no to, co zrobił Mladenowicz, no nigdy się chyba nie wydarzyło na polskich boiskach, żeby trzech gości w przeciągu 10 sekund uderzył w twarz. No, nie było takiej sytuacji na polskich boiskach, to jest to totalny absurd. Ja powiem więcej, nie było takiej sytuacji na polskich boiskach, że trzech kolejnych piłkarzy ustało ciosy. To znaczy, gdyby to wszystko działo się podczas meczu, to wszyscy trzej by leżeli, a być może interwencja lekarzy i wjazd karetki byłby niezbędny. Tymczasem okazuje się, że gdy to samo dzieje się po końcowym gwizdku, to te ciosy na nikim już nie robią wrażenia. No tam była śmieszna sytuacja, bo początkowo chyba nawet sędzia Lasyk nie wiedział, co się wydarzyło. I chyba tam była jakaś komunikacja, bo w pierwszej chwili czerwoną kartkę dostał Jean Carlos Silva, czyli zawodnik, który no, dostał jako ostatni te ciosy od Mladenowicza. Później no, sędziowie jednak chyba dostrzegli, że Mladenowicz przyjmował postawę bokserską i wyprowadzał ciosy. No mocny lewy sierp. Tam no właśnie nie mocny. Znaczy dobra technika, słyszałem od paru osób, wyprowadzenia lewego sierpa. Siła do poprawy, skuteczność przynajmniej. No ale też pamiętajmy, że to raczej waga piórkowa. No, Mladenowicz wielkim orłem nie jest. Tam później też były bardzo ciekawe sceny w tunelu między szatniami. Ciekawe, czy telewizje klubowe do końca opublikują to, co tam się działo, bo były tam kamery Polsatu, były właśnie kamery telewizji klubowych. No i Tomek Petraszek chciał porozmawiać z Filipem Mladenowiczem. Ten się schował za trenera Runiajicza i za Artura Jędrzejczyka i tam padły między innymi słowa, że okej, może dogrywka może być Fame MMA. No nie wiem, czy to jest poważne, niepoważne, no ale takie słowa padły. Jeśli chodzi o zdarzenia w tunelu, to Kuba ma tu bogate doświadczenie. Może nam opowiedzieć, jakie emocje wtedy udzielają się zawodnikom gry. Znaczy się, dziwię się Mladenowiczowi, bo on grał w tym meczu i tam dużo takich sytuacji spornych z nim było. Widziałem też, się tam wyzywał nieraz. Ciekawa sytuacja, historia, że on był wcześniej w programie, który oglądałem, i dziennikarz się go zapytał, czemu on to robi. On powiedział, że on już jest, tak, on już rozumie, już jestem trochę za stary, ale ja to zrozumiałem, klub mi o tym cały czas mówi, ja już tego nie zrobię, i dosłownie dwa dni potem takie rzeczy się dzieją. A to, co ja byłem takim zawodnikiem, który lubił takie właśnie afery, lubił takie zaczepki. Czasami niektórzy zapominają o tym, że piłka nożna na boisku to też jest w dużej części teatr i show, którzy kibice również chcieliby obejrzeć oprócz piłki nożnej. A że w polskiej lidze mało jest piłki nożnej, dużo jest więcej show, no to ludzie to akceptują, ale to jak co powiedziałeś, że ustali ciosy. Tak, to prawda. Gdyby to było na meczu, no to tylko głupi zawodnik nie wykorzystałby czegoś takiego, że ktoś kogoś uderzy i nie padnie i nie zawoła karetki czy coś takiego. Także no, tak jak mówiłem, to jest show. A no ja to bym bardzo jak wrestling jakiś. No tak, no to wiesz, to ostatnio gadaliśmy z chłopakami, kto by, wiesz, no ja to bym pewnie, ja jestem waga jeszcze mniejsza niż piórkowa, więc ja to możliwe, że po takim ciosie bym mógł upaść, aczkolwiek no. Ja bardziej robiłem coś pod publiczkę i nie chciałem nikomu krzywdy wyrządzić. Bardziej chodziło mi o to, żeby zwrócić na siebie uwagę, a to, co zrobił Mladenowicz, to no, dla mnie już, ja jako taka osoba dosyć bardzo kontrowersyjna, muszę powiedzieć, że to troszeczkę no, no, głupio to wyglądało, trochę tak wstyd i no ja też ja czegoś takiego bym się nie dopuścił. Nawet wiesz, jak na twoje standardy. Nawet jak na moje standardy, to już przesada, no naprawdę. No, można się powyzywać, można sobie, nie wiem, tam dokuczać, ale żeby uderzać i uciekać i potem chować się za plecami innych zawodników. Ja bardziej dokuczałem i potem się chowałem, ale nikogo nie uderzałem. Także też mimo wszystko w poprzednich tygodniach oglądaliśmy hity
Ekstraklasy z udziałem najlepszych polskich drużyn, na przykład Legia Raków czy Legia Lech, gdzie ten poziom piłkarski stał na albo przyzwoitym, albo nawet dobrym poziomie i to show powstawało przez wzgląd na to, że piłkarze po prostu dobrze grali w piłkę, dlatego zmartwiłem się w momencie, kiedy siedziałem na tym Stadionie Narodowym i zobaczyłem, jak bardzo te emocje na boisku eskalują już na samym początku i że sędzia Lasyk w momencie, kiedy Ribeiro fauluje Tudora, kompletnie nie wie, co się na tym boisku dzieje, dlaczego ci wszyscy trenerzy wstają z ławek, dlaczego między sztabami szkoleniowymi dochodzi do spięć, dlaczego na tym boisku wszyscy się ze sobą kłócą. I początkowo nawet wydawało się, że on nie zareaguje na tą sytuację i nie da Ribeiro kartki. Nawet nie wiedział chyba, on nie co się... nie odgwizdał faulu. Nie odgwizdał nawet sytuacji, faulu, więc... To jest niesamowite. To było bardzo już na samym początku ustawiające cały charakter spotkania, bo na przykład potem dosyć kuriozalnego tłumaczenia udzielił Kacper Tobiasz, który powiedział, że ławka Rakowa ma to do siebie, że na każde zdarzenie styczne reaguje w taki sposób, że denerwuje zawodników Legii. Że wstaje, ktoś krzyczy, awanturuje się i piłkarze Legii już przez to nie mogą grać w piłkę czy skupić się na futbolu. Dla mnie to jest kuriozalne tłumaczenie, bo kurczę, jest finał Pucharu Polski, dobra okazja, żeby zaprezentować dobre widowisko sportowe i nie wracałbym do takiej narracji, że to musi być taka piłkarska wojna i show, w którym najważniejsze jest to, żeby ktoś się po meczu na przykład pobił, bo takich emocji chyba nikt nie potrzebuje. Ja nie wiem, po co są takie emocje, bo nie mówi się w kontekście Legii w sposób pozytywny po takim meczu. A powinno się, bo wygrali Puchar Polski. No myślę, że kibice Legii nie są jakoś specjalnie rozczarowani. Wygrali Puchar Polski, mają swoich nowych bohaterów, nowych, starych, bo powiedzmy Kacper Tobiasz jest takim zawodnikiem, który wysunął się na czoło, jeśli chodzi o tych ulubieńców trybun. To w ogóle chyba jest taki chłopak, który on akurat umie znaleźć ten balans pomiędzy irytowaniem reszty ligi, pewnością siebie i takim pozytywnym wkurzaniem ludzi naokoło, bo on nie przekracza jeszcze tej cienkiej granicy, nie przekracza tej granicy żenady. Tak, nie zmierza w stronę Bartłomieja Drągowskiego z Jagiellonii, bo tam była duża odklejka w pewnym momencie, jak grał jeszcze w Ekstraklasie, a u Kacpra Tobiasza jest znaczy taki Kacper Tobiasz miał coś takiego w Stomilu, czy zdaje się, że dostał czerwoną kartkę za prowokowanie kibiców rywali, czy też pokazywanie im obraźliwych gestów, ale być może na takim początku kariery zostało mu to wytknięte, że już teraz troszkę się opanował. Tak, no to jakąś lekcję już wyciągnął. Dobrze, że w pierwszej lidze, bo przeoczyłem to, nie mówiło się o tym za bardzo. No, to jest taki dobry miks pewności siebie i takiego naturalnego luzu. I w żadnym kierunku nie przebiega to w jakąś skrajność. Więc głowa do piłki tam na pewno jest, a jeżeli jeszcze potrafi bronić, a potrafi, no to duża kariera przed nim. Ma w sobie taką pozytywną energię, bo w momencie, kiedy okazało się, że ta seria rzutów karnych będzie egzekwowana naprzeciwko bramki Rakowa, znaczy naprzeciwko trybun, na której zasiadali kibice Rakowa Częstochowa. On oddalił się od swoich kolegów, poszedł do trybuny, na której zasiadali fanatyczni kibice Legii i zmotywował ich do tego, żeby ten doping był jeszcze potężniejszy i jeszcze głośniejszy. I on już w tym wieku ma w sobie taką aurę trochę Artura Boruca, że faktycznie jest taką postacią bardzo żywą. Jest materiał na idola chyba, tak. Kuba, nie wiem, czy ty się zgodzisz. Jest materiał na idola, aczkolwiek to też jest robione... Ja nasiąkłem zbyt mocno tym wszystkim, co się dzieje w szatni, jak to wszystko wygląda. Też musi się zdawać sprawę, że niektórzy piłkarze robią to rzeczywiście bardzo, bardzo pod publiczkę. Może nie jest to ich... Bo jak się patrzy na... Jak na niego patrzę, jak na Kacpra patrzę, to nie mam takiej pewności, czy jest to osoba, za którą chciałbym pójść, wiesz, na wojnę, czy skoczyć za nim w ogień, bo możesz pokazywać się jako lider w szatni i pokazywać, że jesteś rzeczywiście osobą, na której można budować drużynę. Tak jak wydaje mi się robi to Josue, który jest też przez wielu ludzi nielubiany. A
ja też czasami robiłem dla kibiców rzeczy pod publiczkę, aczkolwiek byłem już tak źle odbierany, że nie miałem jakiegokolwiek głosu wśród kibiców. Bardziej to przekładało się na to, co robiłem w szatni i tam widziałem, że cokolwiek mam do innego do powiedzenia. A to, co wiesz, tak jak mówicie, że jak ktoś chce na siłę trochę z kibicami się współchwalać, to już tak troszeczkę to wygląda, wiesz, nienaturalnie, a wydaje mi się, że no, młody jest zawodnik, ja rozumiem, że dopiero co wszedł dopiero co do zespołu, wychował się, mówił o tym, że jest legionistą, żyleta i te wszystkie rzeczy. Aczkolwiek myślę, że w tym wieku młodym bardziej powinien się skupić na innych rzeczach niż właśnie takie rzeczy, co on robi. Ja w wieku 19 lat jeszcze nie byłem takim lekko odklejonym człowiekiem od tych wszystkich realii, które były ze mną łączone, także no nie wiem, nie przekonuje mnie za bardzo jego taka postawa takiego lidera, także wolałbym na kim innym budować i dawać komu innemu. To mnie zaskoczyłeś, bo mnie się wydaje, że to jest póki co chłopak, który sprawia pozytywne wrażenie, jeśli chodzi właśnie o taki też mental i fajnie się też wypowiada. I swego rodzaju charyzmę. To o tym nie mówię. On trochę przypomina właśnie młodego Borusa, młodego Szamutulskiego, tych wszystkich bramkarzy, którzy dość szybko w wieku 19-20 lat stali się ulubieńcami. Mi bardziej chodzi o to, że wolałbym jako trener, żeby oddać zespołowi, żeby kto inny miał taki wpływ na zespół, a nie taki młody 19-letni bramkarz, który dopiero co wszedł. O to mi chodzi. Ja uważam, że świetnym bramkarzem. Był najlepszym na boisku teraz. Dzięki niemu można powiedzieć, że wygrali ten finał. W sezonie też super broni, także jest to materiał na lidera przyszłego i na osobę, która no może pobronić fajnie w europejskich drużynach, tylko bardziej mi chodzi o to, że jako trener nie chciałbym, aby 19-letni zawodnik robił. O to mi bardziej chodziło, może się źle zrozumieliśmy, bo bardziej wolałbym, aby to Josue w tym momencie, który brał odpowiedzialność i też ma taki charakter, dosyć duże ego, żeby on poszedł do tych kibiców i żeby może on mobilizował bardziej zawodników, niż żeby to robił 19-letni zawodnik, bo no dużo by się mówiło o tym jego zachowaniu przedkarnym i jak ten język wyciągał, czy tak starał się dyplomować, jeżeli by mu się nie udało bronić tych karnych, albo by zawalił w jakimś z takim ważnym momencie to spotkanie. Także no, to jest duża odpowiedzialność, a musimy sobie zdawać, znaczy nie, wy pewnie sobie zdajecie sprawę, ale ludzie nie zdają sobie sprawy, że jest bardzo łatwo, jak taką dużą odpowiedzialność na siebie wybierzesz, wypalić się w młodym wieku. I mniej zwracać uwagę na takie aspekty czysto piłkarskie i jak się prowadzić i pójść w złą stronę. Ja miałem taki moment, że bo ja od młodego wieku zacząłem grać piłkę i zauważyłem, że na mnie skupia się taka dosyć duża uwaga przez pryzmat tego, jakim piłkarzem był mój ojciec. I ja bardzo szybko się wypaliłem i straciłem taką iskrę do tego, aby dalej brnąć w to, co kocham, gram i jako się dbam. Także no, masz 19 lat, chciałbyś bardziej, aby to inni cię chronili i żeby na barkach innych zawodników bardziej doświadczonych stało to ta odpowiedzialność motywowania drużyny i czy też kibiców. Także no. Finały Mistrzostw Świata pokazały, że rola bramkarza w rzutach karnych to nie tylko bronienie rzutów karnych, czy próba bronienia rzutów karnych, ale też w dużej mierze aktywny udział w tej wojnie psychologicznej, bo pamiętamy bramkarza. Teraz jakiś przepis jest, nie? Że tam już tego bramkarza wejdzie niedługo przepis. To w zasadzie był ostatni mecz, w którym Tobiasz mógł coś takiego robić bez żółtej kartki. Trochę głupota nam jest. No bo ja, wiesz, no, to jest taka gra psychologiczna, jest to dużo nerwów. Ja rozumiem, że bramkarz, mówią, że bramkarz ma łatwiej, bo jeżeli on obroni, to jest bohaterem, a jak zawodnik nie strzeli, to wiesz, od razu cała fala krytyki na niego spada. Ale no, to jest też fajne, to jest jakiś fajnego rodzaju taki, wiecie, dreszczyk emocji, jeżeli podchodzisz do karnego i zawodnik się jakoś stara się wyprowadzić. Fajnie to wygląda. Trzeba powiedzieć, że wymyślił coś swojego Kasper Tobiasz. Nie był Dudek Dance, nie było jakieś prymitywne. Język Tobiasz. Język Tobiasza, tak. Może to też było prymitywne, przepraszam. Natomiast coś nowego przynajmniej wymyślił. Okazało się skuteczne na koniec. Ja też zauważyłem, że Raków Częstochowa chyba miał taki przykaz, Kasper Trelowski z kolei, młody bramkarz Rakowa, że to on podawał piłkę swoim kolegom z drużyny, że nie było tej interakcji między Tobiaszem a kolejnym strzelcem Rakowa. No ale jak widzimy to... Widzieliśmy go po tej serii rzutów karnych i Telowski wyglądał na załamanego tym, że nie obronił żadnego z tych karnych. A kto tego meczu nie wytrzymał psychicznie tak naprawdę? No bo awantura po meczu
ze strony obu obozów, chyba trochę większa ze strony Legii Warszawa. Nie, ale, dużo większa, ale, dużo większa, no bo Raków jakby reagował. Tylko no, ktoś uderzył. Tylko ja uważam, Stan, masz trochę racji. To wszystko, co się zaczęło od tej czerwonej kartki i te pretensje Rakowa do, tam był sędzia też Sylwestrzak swoją drogą, ktoś ma w Polskim Związku Piłki Nożnej, w Kolegium Sędziów, bardzo duże pokłady chyba poczucia humoru, że wyznaczył na tak ciężki mecz na sędziego technicznego, sędziego Sylwestrzaka, który no, można o nim wszystko powiedzieć, że jest zdolny, młody, ale co u niego szwankuje, to zarządzanie. No i to już było widać w tej pierwszej akcji, kiedy po prostu dosłownie cała ławka Rakowa Częstochowa ruszyła na niego. On tam nie mógł sobie poradzić. I to, co się działo w tym meczu, było w pewnym sensie kontynuacją niesnasek między ławkami z meczu ligowego. Tam bardzo denerwowała się ławka Legii na te ciągłe pretensje Rakowa o ten rzut karny. Tam były też przecież pretensje Marka Papszuna o niepodyktowaną jedenastkę za faul, rzekomy faul Slisza na Papa Nikolału. I od tamtego momentu no, między jedną i drugą ławką było źle. No, też mieliśmy, według mnie, też bez precedensu sytuację, w której sędzia główny musiał zbiegć do linii i próbować godzić obu trenerów. Tam ostatecznie nie doszło do podania sobie rąk. Były cały czas złe emocje w powietrzu. I taka kumulacja to była dogrywka i to, co tam się działo. Ja też chwilę rozmawiałem z zawodnikami Rakowa po meczu i mówili, że Mladenowicz w zasadzie całe spotkanie bardzo źle zachowywał się do swoich jakby no, rodaków, krajanów z Bałkanów. Tam cały czas między nimi dochodziło do jakichś dziwnych zachowań. Było też jakieś, o jakimś pluciu mowa przy linii bocznej, już jak Mladenowicz no, był rezerwowym. Na takie rzeczy nie ma dowodów, więc tutaj nie róbmy takich insynuacji, nie, bo nie, to też bez sensu. Mam wrażenie, że Marek Papszyn stracił bardzo dużo sympatii u kibiców Legii Warszawa. Wcześniej przez zatrudnienie Runajcza wiemy, że to był ten wymarzony trener Dariusza Mioduskiego. Można powiedzieć, że prezes Legii listy miłosne pisał na stronie oficjalnej klubu. Tymczasem minął rok z hakiem i tak? Rok z hakiem już minął? Tak. I okazuje się, że ta miłość może zostać niespełniona jednak. W ogóle dużo jest takich negatywnych emocji na linii Legia-Raków i tworzy się z tego taki... Ale to chyba też pokazuje, jak wysoko zaszedł Raków, tak, no bo tak, kiedyś tak był malutkim kamyczkiem też w bucie tych wielkich klubów, tak, a dzisiaj jest po prostu klubem, który uwiera i klubem, którego ogranie wywołuje pewnego rodzaju taki rewanżyzm. Tak. No, z Lechem było to samo w zeszłym roku przecież. Był taki neutralny Raków, a teraz tworzą się tutaj jakieś konfrontacje i to jest bardzo okej dla polskiej ligi, no bo im więcej takich meczów, które grzeją, tym lepiej. Jeszcze a propos Mladenowicza, ja się zastanawiam, co się musi dziać w głowie człowieka, który właśnie zdobywa Puchar Polski, a no nie jest jakimś super utalentowanym, super utytułowanym piłkarzem i dosłownie 3 sekundy później podbiega do gościa i go bije. Nie wiem, co tam się zadziało w głowie. Zamiast tego cieszyć się z kolegami z drużyny, to biegnie, wbiega w zawodnika Rakowa. Od razu, to jest jego pierwsza reakcja po tym, jak się dowiedział, że wygrał Puchar Polski. Jest to ktoś, jakiś specjalista musiałby to dobrze przebadać. Filip Mladenowicz, 3 miesiące zawieszenia, ale tak się dziwnie składa, że głównie w wakacje. Te kary są bez sensu, gdy na koniec sezonu dajesz, pod koniec sezonu dajesz komuś karę czasową, no to siłą rzeczy ona wypada głównie w momencie, gdy leżysz na plaży. No trudno o mniej uciążliwą karę niż taka, gdy nie możesz grać w oficjalnych meczach, gdy oficjalne mecze w ogóle nie są rozgrywane. Inni piłkarze dostali karę na ileś tam spotkań, tak? Ale w Pucharze Polski tylko. Tak, 2 czy 3 spotkania, a Mladenowicz dostał na 3 miesiące, co więcej jeszcze ta kara będzie jakoś procedowana, tak? Bo dalej to musi zatwierdzić FIFA, jeszcze może być na cały świat proces odwoławczy. I zastanawiam się, czy faktycznie, no raz, że ta kara chyba nie przemówi Mladenowiczowi do rozsądku, bo to jest piłkarz, który całą karierę swoją opierał również na tym, że był piłkarzem wzbudzającym kontrowersje. W Lechii się nawet zakładali o to, ile dostanie żółtych kartek, nie wiem, w meczu czy w rundzie, ale sam fakt, że został zawieszony tylko na 3 miesiące w takim momencie, pokazuje, że jednak te wszystkie rzeczy, które w piłce nożnej dzieją się w gabinetach, one są bardzo fasadowe, tak na samym końcu, bo już któryś raz jest tak, że rozmawiamy o jakiejś karze dla kogoś, która tak naprawdę jest karą, która
nie ma żadnego celu oprócz tego, żeby kogoś po prostu w jakiś sposób ukarać i żeby opinia publiczna się odczepiła. No, to dobrze wygląda. 3 miesiące to brzmi jak coś naprawdę poważnego. A jeżeli przejdzie do pana Litiakosu Filip Mladenowicz, to w ogóle nie obejmie następnego sezonu ta kara, bo tam sezon rusza pod koniec sierpnia, a 3 miesiące wypadają na początku sierpnia, więc jakby tylko końcówka w Legii Warszawa, gdzie i tak jest w zasadzie plażowanie już teraz. Kuba, twoim zdaniem to jest kara dotkliwa, czy średnio dotkliwa? No bo też jeśli on zostanie w polskiej lidze, to trochę tych meczów straci. No wiesz co, czy bez różnicy, czy zostanie, czy nie zostanie, to dla mnie rzeczywiście kara, jaką nałożyła komisja, to dla mnie to jest śmieszna kara. No wiadomo, no 120 tysięcy złotych, no to już jest bardziej dotkliwa kara. Ciekawe, czy to on zapłaci, czy nie. Ale jeżeli chodzi o czas, powiem tak, naprawdę, zanim ogłosili tą decyzję, byłem pewny, rozmawiałem ze znajomymi i tam z ludźmi związanymi z piłką, mówiłem, że pół roku to będzie minimum, jakie dostanie Mladenowicz za swój wybryk. No, wiesz co, no, zdarzają się naprawdę głupie rzeczy na boisku, czy też poza nim, ale no, chyba no, zgodzicie się, no, czy kiedykolwiek widzieliście, żeby ktoś komuś 3 razy przyłożył w ryj i se po 3 miesiącach wrócił do gry w piłkę, no normalnie, na bez problemu żadnego, także wydaje mi się, że po tym, co się stało, to Mladenowicz, chociaż nie wiem, co tam się dzieje w gabinetach Legii, jeżeli są pustki w kasie, to pewnie taki zawodnik, za którego nie trzeba będzie płacić, a dać mu jakiś trochę wyższy kontrakt, to jest łakomy koncept, więc może zostanie, ale gdybym miał był prezesem Legii, to już bym takiego zawodnika nie chciał mieć w swoim zespole. Aczkolwiek, bardzo fajny piłkarsko, naprawdę dobry, ale no rzeczywiście troszeczkę ja za swoje niektóre wypowiedzi, wybryki byłem bardzo mało mile widziany. Jakieś kary w Legii. W twoich czasach dostawałeś? Nie, ja nie dostawałem. Wiesz co, ja po prostu, jedyne kary, jakie ja dostawałem, to, że ludzie związani z Legią niezbyt optymistycznie i takim nie chcieli po prostu widzieć mnie jakby w drużynie. Dużo się nasłuchałem na to, za mój styl życia, jak się wypowiadam, jak żyję, a jak trenuję, i ode mnie się ludzie odsuwali. Widziałem to po prostu z miesiąca na miesiąc, jak się ode mnie ludzie odsuwali. I w pewnym momencie zostałem wypchnięty z zespołu. I mam nadzieję, oczekuję wręcz tego samego w stosunku teraz do Mladenowicza. Ja nigdy nie bierzesz pod uwagę, że po prostu ktoś ma czasami takie dni, gdy w głowie się przestawia, a tak naprawdę zasługuje na drugą szansę? Ale ile on szans dostał? No przecież ile on takie rzeczy robił? No, ja rozumiem, jakby to było pierwszy czy drugi raz, żebyśmy o tym rozmawiali, ale my o tym możemy rozmawiać, wiesz co, no, machanie rękoma, obrażanie kogoś cały czas. Większość kartek dostaje za dyskusję. O tym zawodniku się naprawdę cały czas praktycznie mówi w kontekście jego zachowania. Wiesz co, no, ja nie chcę teraz mówić jako jakiś zbawca czy guru w tej dziedzinie, bo ja też się tak zachowywałem, ja też miałem swoje gorsze i lepsze momenty, ale tak jak mówię, oczekuję tego, żeby w Legii jakieś konsekwencje tego zdarzenia były i żeby pokazali, że to jest klub, który musi mieć zawodników, którzy porządnie się prezentują na boisku, ale też poza boiskiem. A z twojego doświadczenia z klubowych szatni wynika, że on zapłaci tą karę, czy klub za niego zapłaci tą karę? Jak ja byłem w Legii, to i czy w innym zespole, powiem tak, zazwyczaj to było mówione, że płaci zawodnik, ale nigdy nie byłem świadkiem tego, że zawodnik rzeczywiście przynosi pieniądze, czy pokazuje, że zrobił przelew na konto klubowe, czy właśnie do PZPN-u, jak trzeba było zapłacić jakąś karę. Nie byłem nigdy świadkiem tego, że jest pokwitowanie, że to zawodnik płaci, więc nie mogę się w tym kontekście wypowiedzieć. Ja jak na przykład miałem jakieś kary, to bardziej były kary drużynowe. Jakiś regulamin drużyny obowiązywał, więc to są takie mniejsze kwoty. A będąc prezesem Legii byś zapłacił tą karę, czy kazałbyś nigdy w życiu. Czego się nauczył Mladenowicz? Że może raz po mordzie kogoś i co, prezes przyjdzie i zapłaci za niego pieniądze? No jaka to jest nauka? No jeżeli robisz jakieś coś głupiego, no to ponoś konsekwencje swoich czynów. Ja nieraz już po raz kolejny o tym powiem. Nieraz robiłem coś głupiego, nieraz mówiłem coś głupiego i ja jestem świadomy swoich konsekwencji, które nadejdą. Także ja muszę to odpokutować i sam za to zbieram cięgi. Także mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na tak głupi i żenujący sposób, żeby za niego zapłacić tą karę. Maciek, ty te kary
3 łącznie wymierzone uważasz za sprawiedliwe, czy jeszcze ci brakuje kogoś na tej liście? No brakuje i z tego, co wczoraj rozmawiałem z członkami Komisji Dyscyplinarnej, no to oni będą czekać na kolejne materiały wideo, które spłyną. Na pewno będzie się też komisja zajmować tym spięciem na linii Ivy Lopez, Lindsay Rose. Tam Hiszpan, no widać to na nagraniach, jak po prostu wkłada palce w oczy zawodnika Legii. Takich spięć pewnie tam było jeszcze więcej. No ciekawe, co tam się w tym tunelu wydarzyło. Tam są wewnętrzne kamery Stadionu Narodowego. Wiem, że każdy na każdego ma kwity i tacy obie telewizje klubowe nie będą ich wyciągać. No właśnie to jest ciekawe, no bo to może być taka niekończąca się opowieść w pewnym momencie, że jeden klub będzie dosyłał materiały na drugi i to może nie mieć końca. Jeżeli chodzi o tą karę dla Mladenowicza, no to ja tak na szybko wyliczyłem. To będą 4 mecze w tym sezonie, to będzie super puchar, to będą 3 albo 2 mecze, w zależności jak kolejki się ułożą, następnego sezonu, czyli mamy już 8 spotkań. Spotkanie reprezentacji Serbii w eliminacjach Mistrzostw Europy to jest 9, no i jakieś mecze w eliminacjach europejskich pucharów, czyli wszystko zamknie się w okolicach 10-11 spotkań. Dla Mladenowicza, o ile zostanie w Legii. No też mi się nie wydaje do końca, że to jest kara adekwatna do czynu. Podobną liczbę spotkań był zawieszony Sławomir Peszko, który kopnął swego czasu Arvydasa Novikovasa. A tutaj mamy po prostu kolejny raz w polskiej piłce w tym roku uderzenie kogoś w twarz. No, podobna historia z trenerem Gonzalo Frejo i Pawłem Tomczykiem. Porozmawiajmy chwilę o futbolu i o tym meczu pod względem piłkarskim. Już któryś raz słyszymy, że jak drużyna przeciwna dostaje czerwoną kartkę, to w zasadzie to nie jest pomoc, tylko przeszkoda, że wtedy to dopiero się trudno gra. Jak słyszę takie teksty, to sobie myślę, to może Raków mógł sobie zdjąć jednego zawodnika i grać porówno, może wtedy byłoby im łatwiej. Ale z dziwnym trafem się na to nie zdecydowali. Krytykowano Kostę Runiajicia na początku sezonu, że ma w sobie taką tendencję trenerską, że najpierw takim jego najważniejszym celem jest to, żeby jego drużyny były solidne w defensywie i ułożone w defensywie, tak jak jego pogoń przez większość jego kadencji była bez samej końcówki, ale Legia Warszawa w pewnym momencie stała się drużyną na wskroś ofensywną za Kosty Runiajicia. Widać było to w tym hicie Ekstraklasy z Rakowem, kiedy wygrali 3-1, ale teraz tak naprawdę wyszło to, co Legia ćwiczyła na samym początku, że Legia jest drużyną bardzo dobrze ułożoną defensywnie i mimo, że grała przeciw Rakowowi Częstochowa w 10, to nawet, nie wiem, Josue po meczu wspominał... Wiosno to była drużyna, która straciła mnóstwo bramek. Tak, ale dlatego też, że grała bardzo ofensywnie. Tylko, że Josue po meczu powiedział, że przeciw Rakowowi bardzo trudno gra się 11 na 11, a co dopiero 10 na 11. A Kosta Runiajicz miał kapitalny pomysł na to, w jaki sposób tą drużynę wykastrować. Świetny mecz zagrał Nawrocki, świetny mecz zagrał Augustyniak, ale generalnie cała obrona Legii zagrała bardzo dobrze, bo Raków nie miał pomysłu na to, w jaki sposób ukąsić tą Legię, ładował dośrodkowania. Trochę przypominało to ten mecz Polska-Szwecja na Euro 2020, to takie odnosiłem wrażenie. Mało Raków miał takich naprawdę dobrych sytuacji, żeby strzelić gola. Z drugiej strony wypowiedź Diego Lopeza, który powiedział, że jakby wykorzystali wszystkie sytuacje, to 5-0 by się mogło skończyć. A zgadzasz się z tym? No nie. Znaczy, aż skrót odwinąłem, tam są jakieś 2 setki, no ale tak, bez przesady. Gutkowski są. Znaczy ja myślę, że Raków popełnił błąd po czerwonej kartce, jak cała ławka i wszyscy zawodnicy. Bardzo im zależało na tym, aby właśnie okazywać wszystkie emocje poprzez krzyk, poprzez jakieś tam przepychanki. I Legii po tej czerwonej kartce to bardzo pasowało, bo tam, jak mówiliśmy, tam był Nawrocki, Jędrzejczyk, Augustyn, Mladenowicz, Josue, Wszołek. To są ludzie, którzy lubią wręcz biegać, walczyć i jak ktoś ich za przeproszeniem wkurzy, to
dodają im więcej energii do tego, aby więcej biegać. A nieraz na treningu byłem świadkiem tego, że ofensywni zawodnicy grając, nie wiem, 10 przeciwko 7 defensywnym, jak jest dobrze zorganizowana defensywa, jak grasz w osłabieniu, to naprawdę ciężko jest stworzyć dobrą sytuację. Także jestem w stanie jakoś zrozumieć tłumaczenia, że kibiców czy też zawodników Rakowa, że się ciężko im grało przeciwko 10 zawodnikom dobrze zorganizowanym w defensywie. Bo sam uważam, sam powiedziałem po meczu, że gdyby grali 11 na 11, to uważam, że Raków by ten mecz pewnie wygrał, bo stworzyłoby się więcej miejsc za linią obrony. No, albo gra się 10 na 10. No, tego nie, od tego nie wkalkulowałem, nie pomyślałem, ale Raków popełnił ten błąd, że po prostu dał Legii się nakręcać poprzez swoje zachowanie też, poprzez te wszystkie krzyki, machanie rękoma i to niezadowolenie, co się działo na ławce. Zdarzało sobie spokojnie pykać piłeczkę. Mogli po prostu ochłonąć, zacząć grać piłkę, to co oni grali, przecież tak samo było z Lechią Gdańsk w ostatniej kolejce, jak grali w lidze. Też było im ciężko, Lechia się dosyć mądrze broniła, ale potem wpadła jedna bramka, druga, trzecia, czwarta, skończyło się 4-0, na chłodno to po prostu grali w piłkę, nie było krzyków, wielkich emocji. Po prostu myślę, że troszeczkę jest lekki kompleks w każdej drużynie ekstraklasy odnośnie Legii. Oni po prostu chcieli na siłę pokazać tą wyższość. Oni i tak już pokazali w tym sezonie wyższość. Zdobędą Mistrzostwo Polski, więc mogli po prostu się skupić na tym, aby grać piłkę, nie nakręcać swoim zachowaniem zawodników i ławki i kibiców Legii Warszawa, nie dodawać im takiego dodatkowego impulsu. Tak jak mówicie, powiedziałeś ty przed chwilą, grajcie sobie spokojnie, gracie jednego więcej, na pewno w pewnym momencie stworzy się jakaś luka, będziecie mieli tą sytuację. Mieli zbyt gorące głowy, może nie myśleli zbyt trzeźwo właśnie przez to, co się działo i na trybunach i przy ławkach rezerwowych, także no po prostu mogli się skupić na grze w piłkę. No, mm-hmm. Dużo jakiejś takiej pychy było w Rakowie Częstochowa. Bardzo dużo. Właśnie. I to chyba był pomysł Marka Papszuna na ten mecz, tak mi się wydaje, bo on już zaczął na konferencji prasowej przed meczem. Czy taki pierwszy raz Raków nie był takim underdogiem? Tak. No, zrobił taki dość mocny wjazd na sędziego Lasyka, pytając, dlaczego nie sędziuje najlepszy polski sędzia tego spotkania, ale no, na pewno wierzę, że sędzia Lasyk da radę, no bo przecież też jest dobrym sędzią. To generalnie cel był tej wypowiedzi taki, żeby sędzia Lasyk miał presję i wiedział, że każdy jego błąd przez Marka Papszuna będzie dostrzeżony i uwypuklony. I też no, Polsat pokazał tą przemowę Marka Papszuna po 90 minucie, gdzie jakby jego przekaz wobec piłkarzy był taki, że ten mecz już jest wygrany. Że to w zasadzie gol zaraz padnie, tu nie ma, użył słów, że nie ma szans na to, żebyśmy tego nie wygrali. A nawet jak będą karne, to i tak wygramy. To było takie bardzo, bardzo, myślę, że nie wiem, zastanawiam się, jak piłkarz może zareagować na takie słowa. Jeżeli trener mówi przy 0-0, że mecz już jest wygrany, no to chyba demotywuje. Ja ci jeśli 90 minut waliłeś głową w ścianę i nic się nie wydarzyło, nagle się... Ja ci powiem, jako piłkarz, jak ja bym zareagował na coś takiego, ja bym po prostu zamiast jeszcze więcej się dać, po prostu bym troszeczkę na luzie wszedł. No, ten powiedział, że już na pewno wygraliśmy, może on na pewno ma rację, osiąga sukcesy, jest kim jest, także to na pewno wpływa na zawodników i tak jak mówię, za dużo tego było z mojej strony, tak to wyglądało, że Raków po prostu chciał jakby na siłę pokazać, że to teraz Raków jest najlepszą, najfajniejszą drużyną w Ekstraklasie i co by się nie działo, to oni będą wygrywać i to ich troszeczkę niestety Raków pokonało. Za bardzo schematycznie grał. Nie tylko Raków, nie tylko Legia grały w ostatnim tygodniu mecze. Ciekawe się dzieje w Zabrzu. Otóż tam przywrócono zwolnionego wcześniej trenera Jana Rubana. On zaczął wygrywać mecz za meczem i teraz się okazuje, że warto podpisać nowy kontakt z Janem Urbanem, wprawdzie go wcześniej pogoniono. Niesamowite, co się dzieje w polskich klubach i w gabinetach. No i teraz to Jan Urban może stawiać warunki. Czwarty mecz z rzędu wygrany, nie tracą goli, utrzymanie już zapewnione. Teraz okazuje się, że te negocjacje będą przebiegać zupełnie inaczej niż przebiegałyby jeszcze kilka miesięcy temu. Ciekawa jest sytuacja Lukasa Podolskiego, od którego też bardzo dużo zależy w Zabrzu, bo to przecież on brał udział w tym, żeby Jan Urban w lipcu poprzedniego roku przestał być trenerem Górnika, żeby zatrudniono Bartosza Gaula i
Odnoszę takie wrażenie, że Łukasz Podolski już trochę zmęczył się Górnikiem Zabrze, bo jemu na przykład bardzo zależy na Akademii Górnika i on chyba sam odniósł takie wrażenie, że on może się zajmować tą akademią, czy też pomagać w działaniu tej akademii z innego miejsca na świecie. Wspomina o tym, że ma oferty z bardziej egzotycznych miejsc i kontrakt na stole jest, może go podpisać, ale czy go podpisze na kolejny sezon, żeby jeszcze grać w tym Górniku, a nie na przykład w jakimś miejscu, gdzie jest cieplej i ciut ładniej niż w Zabrzu? Trudno powiedzieć. Podobnie myśli zresztą Josue w Legii, jeszcze wracając, bo wiadomo, że jego rodzina mieszka na co dzień w Dubaju i on też od tego uzależnia swoją przyszłość. I Polska chyba wciąż nie stworzyła jeszcze takiego projektu, gdzie faktycznie taki piłkarz dużej miary chciałby grać, abstrahując od tego, od kwestii bardziej rodzinnych. I to jest dla mnie trochę przykre, tym bardziej, że rozmawiamy o zawodnikach starszych. Musisz po prostu popatrzeć na panoramę Dubaju i Zabrze. No tak, to wiadomo, że jest elementarna różnica, ale odnośnie Górnika, Jan Urban, podobnie jak Aleksander Vukovic, w tym sezonie udowodnił po prostu, że jest bardzo dobrym trenerem, bo Jan Urban w poprzednim sezonie pokazał, że mimo tej czteroletniej czy pięcioletniej przerwy po pracy w Śląsku, Wrocław jest w stanie wrócić i osiągać dobre wyniki z fajnym składem, a w tym roku pokazał, że jest w stanie osiągać dobre wyniki ze słabym składem. To w ogóle jest taki sezon, w którym mamy bardzo wielu kandydatów na trenera sezonu. Ty ostatnio, Kuba, na to zwróciłeś uwagę, bo z 6-7 ludzi wykonało fantastyczną pracę. Tak, no John Van Den Brom, puchary, wiadomo, to mega wynik i jest oczywistym kandydatem. Marek Papszun, no średnia punktowa Rakowa na koniec sezonu będzie jedną z najwyższych w XXI wieku, więc to ewidentnie też trzeba tutaj podpompować. Kostas Runjajić, gość, który no naprawdę, Legia nie była faworytem do czegokolwiek w tym sezonie, a zdobył Puchar Polski i to jest już bardzo dużo, jak na moment, w którym Legia się znalazła, jak i na też poprzedni sezon. Średnia punktowa jest bardzo wysoka. Też jest, tak. W innym sezonie być może Legia byłaby mistrzem po prostu z takim wynikiem punktowym. No jest też Kamil Kuzera, ewidentnie, który dokonał misji. Jeszcze nie dokonał, jeszcze ona nie jest skończona, ale może dokonać jest blisko misji, która wydawała się niemożliwa. Wydawało się, że to jest taki trener, który po prostu jest pod ręką, który się zgodzi na to, żeby przejąć koronę, który jest tani i tyle. I na tym się kończą jego atuty, a jednak nie dość, że poprawił wyniki, to jeszcze w takim fajnym stylu. To nie jest taka Leszko-Iżyńskowa korona, tylko korona, na którą się fajnie patrzy. Jest Aleksander Vukovic. No, tu już jest też spektakularna średnia punktów na spotkanie, bo chyba jeśli chodzi o tabelę od momentu, jak Aleksander Vukovic przejął Piasta, to jest na trzecim miejscu. Więc no, też coś dużego. Już mamy... I Dawid Szulczek. Tak, no oczywiście. Piąte miejsce z Wartą Poznań, też super wynik. Mm-hmm. U was jak ta klasyfikacja na ten sezon by wyglądała? Ja nie mam pojęcia, kogo bym... Znaczy, ja tu jednak bym postawił na Papszuna, bo no rzeczywiście to nie jest pierwszy sezon, który on tak pokazuje, że ma fajny warsztat trenerski i potrafi zmobilizować zespół. Kosta Runjanić też pokazuje i w Pogoni, i teraz w Legii, że potrafi ułożyć zespół. Także ja bym raczej między tymi dwoma wybierał, ale bardziej bym się kierował ku Papszunia, nie? Także Papszunowi. A ty, Maciek? Ja bardziej w kierunku Marka Papszuna, natomiast bardzo doceniam to, co zrobił Kosta Runjanić z Legią. Pamiętajmy, że ten skład w zasadzie do poprzedniego sezonu aż tak bardzo się nie zmienił i to jest wielka rzecz. No Legia w poprzednim sezonie broniła się bardzo długo przed spadkiem. W tym roku będzie wicemistrzostwo Polski i Puchar Polski, więc Kosta Runjanić w zasadzie zrobił cel, myślę, maksimum, który był przed nim postawiony na ten sezon. Myślę, że i Papszun, i Kosta Runjanić wykonali nieprawdopodobnie dobrą pracę w tym sezonie, ale niesamowicie mi imponuje taka odmiana drużyny w trakcie sezonu, gdy przychodzisz do projektu, który po prostu się wali i wydaje się, że nic nie działa i nagle jak Korona Kielce nie przegrywasz meczów bardzo wielu z rzędu, czy też jak Piast Gliwice nagle zaczynasz tą wspinaczkę w tabeli niemalże na sam szczyt, bo tam jeszcze kilka kolejek byłoby zapasu i by się okazało, że Vukovic by z Piastem awansował być może do europejskich pucharów. Tym bardziej, że Vukovic wchodził w buty Waldemara Fornalika, który pracował bardzo... No ale już ustaliśmy tydzień temu, że Waldemar Fornalik jest największym złem w polskim futbolu.
No to jest w ogóle skandal. Tak, ale wchodził i jak rozmawia się z piłkarzami Piasta, to oni wspominają, że bardzo, co jest naturalną sytuacją, że bardzo dużo zasad, zwyczajów i takich codziennych praktyk wciąż jest żywych właśnie z czasów Fornalika, a Vukovic nie zakopał tego, tylko postanowił obok tego zbudować coś, co uczyniło Piastę jedną z trzech najlepszych drużyn ekstraklasy, ale ten ciekawym przypadkiem jest Kamil Kuzera, o którym wspominał Kuba, ale fascynujące jest to, że on był asystentem Leszka Ojrzeńskiego i jak bardzo on musiał dusić się jako asystent Ojrzeńskiego, gdzie ten futbol był zupełnie, ale to zupełnie inny, bo Piast Gliwice za najlepszych czasów Fornalika był dosyć podobny do tego Piasta. No był lepszy, był mistrzem Polski. No tak, ale potem wiadomo, jakieś trzecie, czwarte miejsce też się pojawiało i wtedy był podobny, grał podobnie, ale Kuzera absolutnie odmienił zawodników, o których myśmy myśleli, że oni no, albo znikną z polskiej ekstraklasy, albo nawet w pierwszej lidze w kolejnym sezonie już się pewnie nie pojawią. I to jest fascynujące dla mnie po prostu. Ja myślę, Kuzera. Że Kamil Kuzera nie udaje jakiegoś wielkiego trenera i to jest jego sukces. Podobnie Dawid Szulczek, który no, wydawało się, że młody gość, który wchodzi do szatni ekstraklasowego klubu, no, że będzie chciał w jakiś taki sztuczny sposób zbudować sobie autorytet. A on po prostu zaczął rozmawiać z piłkarzami, słuchać ich, kierować się ich poglądem na Warte Poznań i to zażarło. Jeśli chodzi o takie przemiany drużyn w trakcie sezonu, to też Jan Urban wspomniany tutaj no, powinien też być doceniony, bo ten moment w ogóle, w którym on przychodził, Bartosz Gaul swój ostatni mecz wygrał. Wydawało się, że szatnia ewidentnie jest za tym trenerem i wygrała trochę dla niego. Było widać taką dużą mobilizację, jeszcze odwrócenie wyniku. I miałem wrażenie, że szatnia nie akceptuje tego, tej zmiany. Tak przynajmniej z boiska wynikało. I tutaj wchodzi Jan Urban i cztery zwycięstwa, remis i porażka. Tak? No to wiesz co, super. Ja byłem w Śląsku Wrocław i też był moment, gdzie mówiło się dosyć otwarcie, I wręcz już było prawie pewne, że zwolnią trenera Urbana i wtedy my jako zawodnicy poszliśmy na spotkaniu do prezesa i mu powiedzieliśmy, że my chcemy rzeczywiście, nie chcemy na boisku przemawiać za tym, że my chcemy grać za trenera Urbana, tylko my chcemy trenera Urbana jako trenera, że my się nie zgadzamy z tym, żeby go nie zwalniali i wtedy podjęli decyzję, że dadzą jeszcze czas, że jeżeli zespół tak bardzo chce, więc dadzą czas trenerowi Urbanowi i to nie ma czegoś takiego, że grasz na boisku, że wychodzisz, że grasz dla trenera, że ci bardzo zależy, że grasz dla trenera, bo ja pamiętam właśnie po tym spotkaniu zagraliśmy kolejny mecz i my przegraliśmy ten mecz, co de facto sprawiło, że zwolnili trenera Urbana, my bardzo chcieliśmy, żeby został ten Urban, za całym zespołem poszliśmy, także nie ma czegoś takiego, że wychodzisz na boisko i dostajesz dodatkowej motywacji albo jakichś nagle dodatkowych umiejętności i grasz specjalnie dla trenera, bo chcesz, żeby on został. To tak nie działa. Wiadomo, że ktoś może bardziej lubić trenera, ktoś mniej, ale nie, ja nigdy nie spotkałem się z tym i też nie miałem czegoś takiego, że jak gram dla kogoś, żeby został, żebym jakoś... Żeby ci lepiej szło. Żeby mi lepiej szło. Także nie można patrzeć na to, że oni wtedy to przegrywali 2-0, widać było, tak, i wygrali 3-2 z Wisłą Płock, ale wątpię, żeby to było spowodowane tym, że oni nagle dostali jakieś dodatkowych energii, bo grają dla trenera, bo chcą, żeby trener został. Także wydaje mi się, że tam został popełniony błąd, że zwolnienie trenera Urbana. Wiadomo, że Lukas Podolski ma duży wpływ na zespół i na boisku i w gabinetach dyrektorskich, także no, zaufali Podolskiemu. No, myślę, że troszeczkę Podolski się sparzył tym, że chciał mieć taki duży wpływ na to, że może zmieniać trenerów czy też prezesów, że on ma taką dużą władzę i myślę, że zauważył, że ważniejszy jest zespół, jak funkcjonuje z danym trenerem, niż zawodnik, który ma duży wpływ na to, co się dzieje w zespole, także fajnie się stało, że Urban wrócił, bo ja już nieraz ukrywałem, że to jest dla mnie taki piłkarski tata i bardzo mu kibicuję, także mam nadzieję, że jeszcze pokaże, że potrafi fajnie
poprowadzić zespół. Czasami też są takie szatnie, gdzie nie ma dobrych relacji z trenerem, a mimo to dobrze drużynie idzie. Nie wiem, Radoslav Latal takim był trenerem, którego za bardzo piłkarze nie lubili, bo był ostry. Gino Lettieri w Koronie to samo. Tam już od pierwszych dni w zasadzie wręcz nienawiść była ze strony niektórych piłkarzy, a mimo to jakoś ta Korona wtedy wyglądała. Naprawdę bardzo dużo zależy, jakich masz ludzi w szatni, jaki zespół sobie stworzysz, dlatego szalenie ważne jest to, ja też nieraz słyszałem o tym, że żeby budować zespół, który ma praktycznie takich samych ludzi, jeżeli chodzi o charakter i wizję tego, jak są budować zespół. Ja na przykład byłem w Śląsku Wrocław. Mieliśmy, dla mnie to była najlepsza szatnia, w jakiej kiedykolwiek byłem, jeżeli chodzi o podejście do spraw, do treningu. Jak się razem trzymaliśmy, wiadomo, że czasami robiliśmy rzeczy lepiej, czasami Kuba, gorzej. Muszę ci niestety przerwać, bo musimy skończyć pierwszą część programu w tym momencie. Dokończysz tą myśl po przerwie. Widzą TVP Sport, bardzo dziękuję. Dogrywka w internecie. Maciej Wąsowski, dziękuję. Jakub Kosecki, dziękuję. Jakub Białek, dziękuję. Jan Mazurek. Do zobaczenia. No i można wrócić chyba do tego, co mówiłeś, najlepsza szatnia w życiu, ale ona nie przełożyła się. Tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że szalenie ważne, ale koniec końców no, mieliśmy walczyć o to miejsce, które gwarantuje nam awans do europejskich pucharów. Ale jak sobie przypomnicie, jak my graliśmy wtedy, jaki styl Jan Urban narzucił, my mieliśmy pasę 7 meczy, które nie przegraliśmy i większość wygrywaliśmy. Wygrywaliśmy z Legią, z Lechem Poznań, z drużynami, które walczyły wtedy w Europie i były, można powiedzieć, no, najlepszymi drużynami wtedy w Ekstraklasie. Przyszedł moment, gdzie my mieliśmy 11 czy 12 zawodników razem z bramkarzami, którzy byli dyspozycyjni dla trenera, którzy jak mogli teraz trenować. Nie mieliśmy po prostu, ten Urban miał naprawdę duży problem, aby wystawić pierwszą jedenastkę. I wtedy zaczęliśmy przegrywać, źle się to nam wszystko ułożyło. Ale mentalnie, jeżeli chodzi o szatnię, nawet ci zawodnicy kontuzowani, którzy przychodzili, to wszystko tak zagrało, że koniec końców cel, który został nam postawiony przed sezonem, się oczywiście nie udał. Ale potem cel o utrzymanie, mogę powiedzieć szczerze, że to był zrobiony na fajnych, takich przyjacielskich relacjach zawodników. My sami sobie pomagaliśmy, nie było jakichś tam zgrzytów, także najważniejsze jest to, jaką masz grupę w szatni. Jeżeli nie lubisz tenera albo lubisz tenera, tak jak mówię, to nie ma żadnego wpływu. To nie była żadnego ta wpływu. Premia za utrzymanie? Nie było żadnej premii. Nie było żadnej premii, nie było w ogóle mowy o żadnych premiach. W ogóle we Wrocławiu jest specyficzny klimat, jeżeli chodzi o takie rzeczy, ale to już chyba nie jest. Ale temat, podobało mi się twoje stwierdzenie, że wprawdzie nie zrealizowaliśmy celu i nie awansowaliśmy do europejskich pucharów, ale z drugiej strony inny cel zrealizowaliśmy i utrzymaliśmy się w lidze. Tak, dlatego, tak mówię. Jeżeli ktoś naprawdę... Ale jeżeli ktoś naprawdę mówi, że były jakieś premie potem za utrzymanie, skoro twoim celem miało być awans z europejskich pucharów i potem ktoś mówi, sieje ferment, czy jakieś stara się wywołać, nie wiem, dramaty. Kuba, to już jest prehistoria. Pytanie jest, czy w tym sezonie Śląsk dostanie jakiekolwiek premie za utrzymanie, bo jest coraz bliżej spadku. Esposito, który dopiero co był zbyt gruby, by trenować pierwszą drużyną, teraz z nią trenuje mimo złamanych palców, bo już okazało się, że jest w zasadzie niezbędny, żeby ta drużyna mogła powalczyć w ostatnich kolejkach. No ta walka idzie na razie jak po grudzie. Wczoraj mecz w Białymstoku dość kiepski. Jedyny Jeboa to jest piłkarz, który wydaje się umieć grać tam w piłkę. Któremu się chce. I któremu się chce, przy czym jemu powinno się chcieć najmniej, bo może odejść za darmo w razie spadku Śląska Wrocław, ale widać, charakter ma chłopak taki, że nie odpuści do ostatniej kolejki. Też mu trochę pomógł Michał Pazdan, bo jednak to on asystował przy tej bramce. No rzeczywiście tam nie ma w Śląsku Wrocław chyba tego, o czym Kuba mówiłeś, czyli drużyny. Wydaje mi się, że to jest duży problem Śląska, gdzie nie ma tych takich naturalnych liderów. Ci liderzy odeszli przed sezonem,
ale nie przyszli nowi na ich miejsce i się pojawił pewien problem. No Exposito też ciekawą narrację stosuje Jacek Magiera, bo najpierw mocno dość skrytykował Exposito za nadwagę, później się z tego wycofał, że w zasadzie to on nie miał na myśli nadwagi, tylko tego, że ma te dwa palce złamane i teraz przed tym meczem już w ogóle chwalił Erika, jaki to zadowolony przyjechał do klubu, wypoczęty i ma nadzieję, że to on strzeli kilka bramek jeszcze w tym sezonie. Takiego zwrotu użył Jacek Magiera, więc boję się, gdzie zabrnie ten trener Śląska Wrocław, bo ewidentnie jest tendencja taka wzrostowa i za chwilę może Erik Exposito będzie, nie wiem, swoją drogą na pastika sezonu na przykład. Ciekawe, nominowany. W jaki sposób on złamał te palce. Na siłowni. Ja słyszałem... Nie, chyba raz w jeden dostał piłką, a tak. Na drugi się przewrócił. Tak, tak, tak. I to w jednym momencie. Straszny pech. W jednym momencie to się wydarzyło. No. Tak, tak, to wszystkie plagi spadły na Śląsk Wrocław, jak to kiedyś ktoś ładnie powiedział. Najpierw nie mieliśmy farta, a potem jeszcze zaczęliśmy mieć pecha. Dwie bardzo duże marki spadną z Ekstraklasy prawdopodobnie, czyli Śląsk i Lechia. I to jest smutny obraz, ale też lekcja dla nas, że w momencie, kiedy... Czy niepotrzebnie chyba się smucisz, bo Lechia wydaje się klubem dość zadowolonym z tego wszystkiego, co się dzieje. Tam widać jest nowy człowiek od mediów społecznościowych. Powiedziałbym, on z taką, nie chcę powiedzieć euforią, ale dużym entuzjazmem informuje o wszystkich wydarzeniach klubowych. Ale prezes Śląska też udzielił wywiadu, w którym powiedział, że generalnie w tym klubie się dzieje dobrze. To tak, tylko dział sportowy zawiódł. Tak, że dział sportowy... Ale nie trenerzy. Tak, nic, tak jakbyś miał fabrykę śrubek i wszystko by w niej działało, poza produkowaniem śrubek. Tak jest. A czy to jest smutna rzecz? Nie. Myślę, że to jest lekcja dla nas, żebyśmy w momencie, kiedy oglądamy Ekstraklasę i patrzymy sobie na wyniki, bo Śląsk Wrocław dopiero co grał w eliminacjach do Ligi Konferencji, Lechia grała w eliminacjach do Ligi Konferencji, zajmowały te drużyny czwarte miejsce w tabeli, żeby nie sugerować się samymi wynikami sportowymi, bo w Ekstraklasie przy takiej losowości i nieprzewidywalności da się osiągnąć taki dobry wynik, szczególnie jeśli się zatrudnia całkiem dobrych piłkarzy. Tylko trzeba patrzeć na całą strukturę tej organizacji. Pogoń Szczecin funkcjonuje dobrze, Raków Częstochowa funkcjonuje dobrze, Legia wbrew pozorom funkcjonuje coraz lepiej i odbudowuje się po katastrofie, która doprowadziła notabene Legię do tego, że półtora roku temu zimowała na przedostatnim miejscu w tabeli, co też wynikało z problemów organizacyjnych. Lech funkcjonuje dobrze, a poza tym w każdym z tych klubów w pewnym momencie zaczynają wychodzić patologie, które doprowadzają do tego, że taki klub spada z ligi. Tak samo było w Wiśle Kraków rok temu. Też bardzo duża marka spadła, dlatego że po tej odbudowie zagubiła się po prostu w całości w tej... Myślę, że w tak dużych klubach dość późno dzwonią dzwonki ostrzegawcze. Później niż w klubach mniejszych, gdzie wszyscy są jakby przyzwyczajeni do tej myśli, że można spaść z ligi i biorą ją na poważnie. W tych dużych klubach ten dzwonek ostrzegawczy dzwoni zazwyczaj, gdy już jest za późno. W Śląsk Wrocław w zasadzie w ostatnich latach utrzymywał się słabością innych. No, było kilka takich sezonów, gdzie gdyby jakby byli poważniejsi rywale w walce o utrzymanie, to by się po prostu zleciał z tej ligi. Też nawiązałeś, Janek, do wywiadu prezesa Śląska Wrocław, który mówi, że organizacyjnie stop, że on wszystko super zrobił i w zasadzie to nie widzi żadnego pola tutaj do tego, żeby sądzić, że warunki jakieś są złe dla piłkarzy. I to, że płaci bardzo dużo piłkarzom, którzy grają kiepsko, to on robi... Żaden problem. On robi dobrą robotę, bo płaci dużo, tak. Ale oni robią złą, że grają tak. Kiepsko. Nie, tak. Się, chłop. Szkoda mi go, powinien zrezygnować niestety. A on jeszcze za twoich czasów był? Nie, znaczy nie za moich czasów, ale miałem z nim styczność tak może przez menadżera i mam do tej pory osoby, które są w Śląsku, z którymi się dobrze znam i... nie będę mówił. Chyba właśnie swoich kolegów tutaj. Nie wsypuj Mariusza Pawelca, którego nie wsypuję Mariusza Pawelca. Mam też innych kolegów z tych, ale... Nie. No. Wrzucenie Mariusza Pawelca to też jest niezłe kuriozum. Tak. Trzeba powiedzieć, że być może trzeba w ogóle odświeżyć ten skład, który zdobył Mistrzostwo Polski kiedyś dla Śląska Wrocław. Pojdzie. I zadzwonić do Kili. W zasadzie wydaje mi się, że pod względem zaangażowania mogliby nie odstawać od niektórych cudzoziemców, którzy tutaj za duże pieniądze przyjechali. No Kaje Quintana już w tej chwili w rezerwach jest drugoligowych, więc... Które też spadają z ligi. No,
Czyli tam sportowo faktycznie nie tam zgadza się to, na żadnym poziomie. To nie, tam już wszystko... Mówię, jak już powiedziałem kilkanaście minut temu nawet, że tam jest dosyć specyficzny klimat i środowisko, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo jak dobrze wszyscy wiemy, tam miasto jest, dużo pieniędzy daje na właśnie Śląsk Wrocław i ludzie, którzy tam starają się zarządzać, to boją się podejmować czasami decyzje, które rzeczywiście miałyby jakiś duży wpływ na zespół. Jedyne, co potrafią zrobić, to wypieprzyć kogoś do rezerw albo w ogóle go zawiesić z biernego czy takiego aktywnego udziału w treningach. Ja dwa dni po podpisaniu kontraktu, jak tam byłem, do stare czasy, od razu wyciekły moje zarobki i od razu zrobiła się gówno burza i lekkie nieprzyjemności w szatni były, bo no, wiesz, no ja podpisałem kontrakt, to miało być wszystko tajne, po dwóch dniach nagle w internecie... Tak byś wygadał wszystkim. Bo... Nie, nie jestem taką osobą, która gada i takie głupoty, no ale wiesz. No nie o pieniądze. To ile wtedy? Kuba, na parkingu by się zorientowali, że jest grubo, no. Ale to już było wcześniej grubo. Chodzi o to, to że ten... Było, chodzi... Nie, nieważne. Pięć chodzi... dni było. Więcej. Nie, tam trochę więcej było. Pamiętam mniej więcej, jaki to był rząd. Ale wielkości. To chodzi o to, że no po prostu... To ile, no... jak pamiętasz? 64? Coś takiego? Nie wiem. Nieważne, nie, ważne jest to, że po prostu no, ludzie, którzy mają tak naprawdę, no, tak jak się z zewnątrz patrzy, jest to gotowy produkt, piękne miasto naprawdę, masz fajny stadion, możesz zbudować fajny zespół, żeby ten stadion wypełnić, a tam przychodzi na mecze, jak ja nawet grałem, czy nawet teraz, no, tam przychodzi po 4-5 tysięcy ludzi. Nie, no 10. Ostatnio 10. Nie, no dobra, ale... Szósta frekwencja w Ekstraklasie, to... No ale jak na taki stadion i na takie no, możliwości, no tak, to miasto jest duże, jasne, ale no jakby, no to nie jest wina Śląska Wrocław, że ma tak duży stadion, bo to oceniamy procent wypełnienia tego stadionu. No ale też mógłby klub funkcjonować trochę lepiej, żeby te trybuny zapełniać. No właśnie, o to mi chodzi. Że w 1/4. No oczywiście, że tak. Oczywiście, wiesz, no, no po prostu szkoda, bo wolałbym, aby takie marki jak Śląsk Wrocław, czy też Lechia Gdańsk były w Ekstraklasie, ale żeby to było poukładane z głową. Jeżeli słyszysz o patologii, które się tam dzieją i ciągle ktoś zmienia zdanie. Nie, prezes ktoś mówi, że nie ma żadnej patologii. Kto, prezes? No, ale no, jak mówię... No, ale ja też... zatwierdzał co innego. Ale nie, no. Spójrzmy na to, że spadają z Ekstraklasy dwa kluby, które mają te duże stadiony po Euro 2012. Kuba, twoje były kluby idą naprzeciw. KTS weszło, spotkanie. Ale ŁKS Łódź się awansuje. Także... Tak, ŁKS Łódź się awansuje. Natomiast Lechia i Śląsk idą naprzeciw. KTS weszło, być może za jakiś czas uda się z nimi zagrać. Przerwałem ci. No... To pokazuje przykład Śląska i Lechii, że duży stadion nie jest gwarancją sukcesu. Coś, czego nie ma Raków Częstochowa, czyli przyszły mistrz Polski, nie ma nowoczesnego stadionu. A tutaj mamy dwa kluby z dużych ośrodków. Przecież życie w Gdańsku to wielokrotnie było podkreślane, że tam właśnie Lechia też ściąga zawodników do siebie tym, że tam jest bardzo przyjemne życie na wybrzeżu. I tak dalej. No pamiętam, jak Raków Częstochowa chciał ściągnąć Tomasza Pekharda i ten transfer de facto nie doszedł do skutku, dlatego że nie było szkoły angielskiej dla dziecka, no bo to są takie życiowe sprawy, z którymi też trzeba się zmierzyć, a już w takim Gdańsku czy we Wrocławiu, czy we Wrocławiu nie byłby to żaden problem. Dokładnie, no i to pokazuje po prostu, że ludzie, którzy zarządzali jednym i drugim klubem, są niekompetentni, no i to, co ty mówisz, w mediach społecznościowych robi Lechia, no teraz kuriozalna decyzja o tym, że jest podwyżka biletów, tak, drużyna w zasadzie już została zdegradowana, a tutaj bilety idą do góry, no kuriozalne pomysły. Budżet naprawdę trzeba budować na przyszły sezon. Wycisnąć ten sezon jak cytrynę jeszcze. Poza tym to jednak jest motywujące, powinno być motywujące dla kibiców. Słuchajcie, tu już nie będzie Ekstraklasy, to jest ostatni moment, żeby przyjść na mecz, więc 70 zł proszę mi wyskakiwać, bo jak nie wyskoczycie, to potem będziecie oglądać. Ale ci, którzy dzisiaj przyjdą na mecz. Ci, którzy dzisiaj przyjdą na mecz, 10 zł zniżki. Także dla nich będzie stara cena. To będzie w ogóle pożegnanie Flavio Paiszał. Tak to jest reklamowane w social mediach Lechii. Nie wiem, czy sobie przypomina w polskim futbolu jakieś takie smutniejsze pożegnanie piłkarza zasłużonego dla klubu. No,
Pewnie masz rację. Pewnie kolejny rekord może zostać ustanowiony, co też będzie czymś, czym admin Lechii Gdańsk będzie mógł się pochwalić. Najsmutniejsze pożegnanie zorganizowaliśmy w historii polskiej ligi. Dobrze, to jest też pożegnanie z dzisiejszym odcinkiem Stanu Futbolu. Dziękuję bardzo. Maciej Wąsowski, Jakub Kosecki, Jakub Białek oraz Jan Mazurek. Do zobaczenia.